Perspektywy są bardzo dobre, ponieważ wprowadzony pakiet paliwowy i transportowy wpłynął na zwiększenie sprzedaży na rynku oficjalnym. To służy firmom, które działają w sposób przejrzysty i uczciwy, tak jak na przykład nasza spółka. Pierwszą stację uruchamiamy 5 czerwca w Łomży, wkrótce potem dwie następne w Turku i Józefowie, a do końca tego roku uruchomimy jeszcze kilkanaście stacji. Aplikacja Tankuj24 została już uruchomiona. Mamy bardzo duże zainteresowanie ze strony klientów. Już było 10 tysięcy pobrań aplikacji w pierwszym tygodniu. W tym programie już jest ponad 50 stacji benzynowych i codziennie zgłaszają się kolejne. Nie planujemy publikacji prognoz finansowych. Uruchomiliśmy nowe projekty i na tym etapie byłoby to trudne.